Witamy serdecznie naszych widzów. Tak, serdecznie. O, geniusze czy agenci wpływów? Zapowiadaliśmy to już w poprzednim odcinku którymś i chcemy troszeczkę poopowiadać o tych tak zwanych geniuszach, którzy niosą kaganek, a nawet pochodnie, nie wiem, nowej wiedzy. Kaganiec oświaty. Wiesz co? Chyba kaganiec rzeczywiście. Bo jeden z bohaterów pan Gates, prawda? No. A on tak ewidentnie nam te kagańce założył. Albo przynajmniej bierze udział w tym wielkim. Nie, no on ma cały system kagańcowania zaplanowany. Od tych do poprzez kaganiec elektroniczny, więc jest mistrz. Spróbujmy wymienić tych naszych bohaterów, a następnie całościowo do tematu podejdziemy, bo być może będą tam jakieś większe korzenie. Bez tych podtekstów rasistowskich, bo akurat wszyscy panowie są odpowiedniej karnacji. Był taki ten film Korzenie. No właśnie o tym pomyślałem sobie. Kolejnym panem tutaj, nie wiem, chyba się nie będę mylił, to jest pan Zuckerberg. To jest ten od Facebooka. Tak, Cukrowa Góra, no. Tak się tłumaczy. Nie wiem, no tak jakoś... Śliczne nazwisko w ogóle. No właśnie takie jakieś charakterystyczne. Ja wiem, on przyjechał do Polski, zobaczył pierwszą cukrownię, którą przejęli Niemcy, popatrzył na tą górę cukrową i pomyślał sobie, może tak się nazwę, będzie to ładnie. Mam ładną twarz, lubię czytać książki. Nie wiem, jak on wygląda. To jakiś młodzieniec był niegdyś, jak to ukradł, nie? Ten pomysł. I jeszcze jest trzecia osoba, chyba też taki zamaskowany. Taki... Musk. Tak, o, tak. Dziwnym zbiegiem okoliczności. No, wszystko się jakoś łączy, prawda? I teraz zobacz, tu akurat jeśli chodzi o tych dwóch panach pierwszych, no to dosyć dużo jest tej wiedzy, ale ten ostatni to jest chyba... Zaraz, gdzie jest wiedza tutaj? Przepraszam cię, ale to... Ale informacje o tym, co to za instytucje i co robią. Myślałem, że o ludziach mówisz, przecież Gates to nie łuk jest. Nie, to będziemy dalej sobie zastanawiać się, czy są... Jedyny, co jakąś miałkolwiek wiedzę, to ten... Nie... O, Zuckerberg, no, on to coś tam skończył. Dobrze, bo przecież na jakichś studiach. Ten trzeci to w tej chwili rzeczywiście no, ma projekty, powiedziałbym, nawet kosmiczne. Bo jakieś tam jego już te satelity latają. A, to, że latają, ale to jest plan, żeby ich było w dziesiątkach tysięcy. Tak, ale ja jeszcze się... Co więcej, wiem, że te prace już posunęły się tak daleko, że są zamówione części. Tu jeszcze jest kilka dodatkowych informacji na temat tego pana, mianowicie jego żona wystawiła na aukcji swoją duszę. Link będzie tutaj pod naszym nagraniem. Od technika, no. Tak, i tutaj jeszcze w tym kierunku podążają. Kolejny to jest ten chip, żeby słuchać sobie muzyki w mózgu, prawda, czy Neuralink. No dobra, to czekaj, to posegregujmy. Zajmujemy się kim najpierw? Który to z naszych bohaterów? Całościowo. Bo ja chcę do tego podejść, czy to rzeczywiście geniusze są samorodni, czy przypadkiem to są elementy większej rozgrywek. Bo patrzmy, wiesz, ja zawsze geopolitycznie patrzę się, geografia, Stany Zjednoczone, wielkie technologie, no i takie mrugające oko wielkiego brata, bo tak szczerze mówiąc, to oni gdzieś tam wszyscy grają w jednej drużynie. Bo patrząc się na to, co oni nam przynieśli, Facebook, który jest super wielką bazą danych, jeśli chodzi o pana Gatesa, no to na temat szczepionek już tyle rzeczy było, że on jest naprawdę postacią no, chyba najbardziej rozpoznawalną z tych takich, powiedziałbym, wielkich tuzów, a zaczynał od oprogramowania. No tak, tylko widzisz, no co, porzucił takie duże pieniądze i wszedł nagle w ratowanie ludzkości. Taki jest on, takim jest mecenasem. Tak mielibyśmy go odbierać, bo on się tak kreuje, prawda? Więc wystawia tutaj nam obraz swojej jaszczurzej twarzy, kryjąc się pod przykrywką jakiegoś wielkiego sponsora ludzkości, który uratuje ludzkość, przewiduje znacznie wcześniej scenariusz rozprzestrzeniania się tego, co nazywamy pandemią. Scenariusz realizuje się zadziwiająco precyzyjnie po tylu latach i teraz proponuje nam drugi scenariusz, który będzie prawdopodobnie bardzo precyzyjnie
realizował się, jeżeli do tego dopuścimy. Tak, zawsze jest to jeżeli, bo gdyby nie było tego jeżeli, to nasze programy nie mają sensu. I w tym momencie mamy sytuację taką, że realizuje się to, o czym często wspominał David Icke, że problem i musimy stworzyć jakiś problem i mieć od razu na niego rozwiązanie. Więc to nie jest tak, że poszukuje się tutaj receptury na jakąś szczepionkę, bo oni mają gdzieś ludzkie życie, tylko oni już mają to, czego potrzebują, czyli taki chip, który będzie zawiadywał ludzkością, odczytywał ich emocje, co więcej, aktywność mięśniową, czyli będzie można wprowadzić taryfikator na przykład pracy. Jak odpoczywasz, to ci nie leci taryfikator, ale jak już ten chip szczytuje twoją aktywność mięśni, że przerzucasz na przykład tonę węgla, to już ci się należy, więc będziemy mogli mieć bardzo precyzyjnie, według nich, według tego założenia, z wycenioną pracę ludzką, prawda? Będziemy mieli, znaczy my jak my, ale oni, będą mieli dostęp do naszego samopoczucia, czy jesteśmy zadowoleni, czy niezadowoleni, bo to są tylko fale, to wszystko można zmierzyć bardzo precyzyjnie. Przy dzisiejszych technologiach w ogóle nie przedstawia to żadnych problemów. Prace odbywają się od jeszcze w okresie międzywojennym odbywały się prace nad reakcją mózgową i mierzeniem fal, co się dzieje, jeżeli. Tak? I tam różne reakcje były. Zresztą to były bardzo dramatyczne i powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem niehumanitarne doświadczenia, ale nie wierzę, że w ciągu prawie wieku, czy tam powiedzmy troszeczkę ponad pół wieku, te prace nie postąpiły na tyle wyraźnie do przodu, żeby nie móc mieć pełnej kontroli nie nad społeczeństwem, tylko i nad społeczeństwem, i nad konkretnymi ludźmi. No tak, Jacek, ale jeśli chodzi o wielkie pole doświadczalne, to sam wiesz doskonale, że druga wojna, prawda? Tak. Czyli druga światowa, tak. Tam, gdzie były te nasze słynne obozy, gdzie rzeczywiście testowano bez żadnych, powiedziałbym, obostrzeń w dowolny sposób i nikt tego nie zanegował, bo następnie się tych wszystkich pracujących naukowców ładnie zaneksowało do swoich badań i jedna i druga strona, no to tak szczerze mówiąc wychodziłoby na to, że głównym celem to były eksperymenty na skalę światową bez żadnych sprzeciwów i wykorzystanie efektów ich pracy. No bo tak można by się było zastanowić. Ja no nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Wszystko na to wskazuje. I teraz zobacz, tu mamy ten poziom. Ja tutaj akurat będziemy troszeczkę w różne strony tą naszą rozmowę prowadzić. Ja chciałbym wrócić do tego, że mamy trójkę tak zwanych geniuszy, jeśli chodzi o informatykę, o nowe technologie. Oni generalnie wywodzą się z jednego kraju. I teraz powiedz mi, czy my, Słowianie, inne narodowości są tak tępe, że nie potrafimy czegoś takiego wymyślić? Czy oni mają jakieś nadzwyczajne umiejętności kreacji? Nie. No bo coś mi tutaj nie pasuje, wiesz? Popatrz się na kariery tych ludzi, geniuszy informatyczni. Ja też przechodziłem tych chmurek, to wiele, 7, 8, XP i tak dalej, 2000 i cały czas kazali nam becalować, czyli super biznes. Więc jeśli to jest geniusz, który chce ludzkość podnieść na wyższy poziom, no to raczej nie skupia się na tym interesie, no bo coś jest dla was. Przynajmniej taka jest nasza tendencja słowiańska. My coś wymyślamy, chcemy się dzielić. Pamiętasz Teslę? Tesla, Słowianin, który wymyślił wiele rzeczy, ale został totalnie przez to korporacje jest, i tak. Przez finansjere i przez rządy no, zablokowany. To jest oczywiste, to co mówisz, większość z naszych słuchaczy kojarzy Teslę, ale pamiętajmy o tym, że zanim Gates wszedł w ogóle na rynek komputerowy, to mieliśmy w Polsce genialny komputer i ten... Także Nie, mieliśmy, nie pamiętam w tej chwili, bo mnie zaskoczyłeś trochę, więc się nie przygotowałem, nie przypomniałem sobie nazwiska, ale komputer funkcjonował w Polsce znacznie wcześniej niż Gates wprowadził swoje programy operacyjne. Poza tym te programy operacyjne miały dążyć do tego,
żeby być w ciągłej komunikacji, są w ciągłej komunikacji z bazami danych, które wszystkie te operacje, które się wykonuje, w tej chwili notują. Także nie ma już żadnej wątpliwości co do tego, jaki był kierunek. Nawet w protokołach mędrców Syjonu jest taki zapis, gdzie niezależnie od tego, kiedy one powstały, bo są różne opinie, gdzie jest wyraźnie zaznaczone, że trzeba zwrócić uwagę na tego typu wynalazki, promować i dotować je, które będą prowadzić do tego, że będziemy uzyskiwać coraz lepszą kontrolę na temat tego, co się z ludźmi dzieje. Co jedzą, co myślą, co piją, jak się czują, jak często uprawiają przyjemności różnego rodzaju, albo też jakieś zakazane czynności, prawda? Nie dlatego, żeby je karać, bo jak widać wykrywalność przestępstw jest mizerna, natomiast zbieranie faktów na temat pewnych preferencji, które mogą być kryminogenne, jest całkiem użyteczna. Dzięki temu w ogóle cały świat polityki funkcjonuje, bo wiedzą, jakie słabości posiada ten czy inny pajac, który występuje w polityce. Także tutaj użyteczność idzie w tym kierunku. A pójdzie dalej, bo nie, myślę, że nieprzypadkowo wybrałeś właśnie tych trzech ludzi. Ludzi, powiedziałem. Te Kto wie? Trzy postaci. No kto wie, ten wie. W każdym razie te trzy istoty są w ścisłym ze sobą połączeniu tych technologii, które proponują, bo jakkolwiek... To wszystkie... w takim układzie muszę ci przerwać, bo już wchodzimy w temat drugi, a on tylko nam pomoże ładnie to porozkładać. Mm-hmm. To jest ten Big Brother do potęgi trzeciej, prawda? No tak. Czyli przypomnijmy, Big Brother 1, kamera w pomieszczeniu, gdzie wszyscy śledzimy. Ja śledziłem. Nie wiem, czy ty śledziłeś pierwszego Big Brothera. Miałem taki epizod. Dałem się w to wciągnąć, prawda? Ja bardziej, wiesz co, rodzinę Osbornów. No tak, ale generalnie tą formułę. Mhm. Następnym poziomem Big Brothera to jest właśnie pan Zuckerberg. Czyli Facebook i zbieranie danych. Telefony, Facebooki, komputery, kamery, czyli dane, które nas zbierają. Tak. I wchodzimy na poziom trzeci. I tutaj te technologie, które nam się pojawiają i szczególnie ta cała nasza świrdemia, gdzie jedną dosyć ciekawą teorię, ja tylko dam tło do dalszej rozmowy, gdzie jest poziom trzeci. Niedawno taki nasz wnikliwy komentator, widz napisał, że tu chodzi o to, żeby zebrać DNA za pomocą testów, jak największą ilość tych próbek. No moim zdaniem sensowne, bo pobierając materiał z automatu mamy ten materiał. Nie mówiąc o samej formule. Nie jeszcze w dodatku. Tak, nie mówiąc w ogóle o samej formule, bo te filmiki tak samo krążą po internecie, jak głęboko trzeba spenetrować, gdzie trzeba dotrzeć, jakie to może siać zniszczenie w naszym mózgu wręcz. Więc... Pobrać nasze DNA wystarczy włos, ale to czyli nieuzasadnione jest w tym temacie taka penetracja. Tylko mówimy o tym, ale tu generalnie chodzi o tą informację. Więc jeśli pobieramy te dane, mamy dostęp. Na tym poziomie technologii, jeśli chodzi już o analizę DNA, naprawdę permanentny. To jest permanentna inwigilacja. I teraz te technologie oraz to, o czym tutaj mówimy, to się wszystko zazębia. To rzeczywiście jest najwyższy poziom inwigilacji, jeszcze dodajmy do tego pana Muska, gdzie jego pomysł na te wszystkie satelity, na ten internet globalny, znowu, kto będzie zarządzał bazą danych i kto będzie to przetwarzał? Bo to jest podstawa. I czy to w ogóle jest internet globalny? Bo wyobrażasz sobie takie przedsięwzięcie, wypuszczenie tam 70 tysięcy ponad, 74 bodajże, ostatnią cyfrę, którą słyszałem. Nie, właśnie coś koło tego. Chociaż to może się zmienić. Wpłynęło już realne zamówienie i mam przyjemność, zresztą ty też, pracować z człowiekiem, który jest źródłem tej informacji bezpośrednim, czyli on tam po prostu jest w danej fabryce. Dziwnym zbiegiem okoliczności za podzespoły, produkcję podzespołów do tych rakiet wynoszących
satelity i satelitów, została zatrudniona firma, jedna z czołowych firm wykonująca największą, najbardziej precyzyjną broń, jaką jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, strzelecką w dodatku, i to też mamy od źródła taką informację, więc coś tu się zaczyna budować dziwnego. Raz, że ta firma, raz, że precyzja, dwa, że ogromne ilości pieniędzy, które na to idą, to nie jest, to nie są fajerwerki sylwestrowe, rakietki na patyczku, tylko to jest bardzo skomplikowana technologia za ogromne, ogromne, gigantyczne pieniądze, których pan NASK nie ma prawa mieć ze sprzedaży samochodów, to się nawet nie bilansuje. No otwórzmy oczy, to nie trzeba być wielkim ekonomistą, żeby przeskoczyć z samochodzików elektrycznych na technologie kosmiczne. Skąd te pieniądze są? A poza tym kolejna sprawa. Kto to finansuje? Kto jest w stanie wydrukować, i tu już jest zawarta podpowiedź, taką ilość pieniędzy, więc kim jest ten człowiek, skoro je ma? Jacek, ale teraz jeszcze ważniejsza rzecz. Kto dał mu prawo do dysponowania czymś, co nie jest jego własnością? Bo na Ziemi teoretycznie parcelujemy pewne rzeczy. Są akty notarialne. A czy kosmos dla firmy prywatnej by kupił ten pakiet na to, żeby latać nad naszymi głowami? A no więc właśnie przypomina nam się słynny film polski Kto mu dał pozwolenie latać nad moim niebem? Prawda? Jak to Pawlak wykrzykiwał. Otóż granice państw czy granice działek są pionowe i sięgają tam, gdzie się kończy właściwość ziemska, czyli tam, gdzie się kończy ewentualnie, moglibyśmy powiedzieć, że atmosfera, tak? Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, powiedzmy, falę elektromagnetyczną, to okazuje się, że jesteśmy właścicielami wszyscy całego kosmosu, ponieważ fala elektromagnetyczna co prawda maleje wraz z kwadratem odległości, ale nie jesteśmy w stanie zbadać, gdzie jest jej koniec. Jest pewna ustalona granica, to się nawet nazywa od nazwiska tego, który to ustalił, gdzie to oddziaływanie jest na tyle wyraźne, że po minięciu tej granicy wyraźnie spada. No okej, ale nigdy nikt nie powiedział, gdzie się kończy. Natomiast jeżeli chodzi o granice państw, no to jest to zdecydowanie przekraczanie przestrzeni powietrznej i to powinno być zestrzelone w takim układzie. No to jest, tak? To jest jeden z elementów. Według prawa wojny. W związku z tym, no kto mu dał, właśnie to jest pytanie podstawowe, kto dał mu pozwolenie na latanie po naszym niebie? Pytał się ktoś ciebie? Mnie nie. Mnie też nie. Nie uwierzę w bajkę, za cholerę nie uwierzę w bajkę, że on jest taki dobry człowiek i chce zapewnić w murzyńskich chatach w Kongo internet bezprzewodowy dla małych dzieci, żeby mogły sobie świnkę Pepe oglądać. Po prostu nie przekonuje mnie tego typu retoryka. Nie zgadzają się pieniądze, jak wspomniałem, w ogóle. I nie mamy pojęcia, jakie urządzenia na tych obiektach zostaną zainstalowane. Są różnego rodzaju teorie, ludzie się przerzucają różnymi dywagacjami na ten temat, czy może to będzie służyć do projekcji Blue Beam, wyświetlenia nowego Boga, Mesjasza, coś tam, może Wojny Światów. Może. A może być tam zainstalowana broń? Może. Może być zainstalowana broń skalarna, elektromagnetyczna? Tak, może. Kto może to zweryfikować? On może nam powiedzieć. Cały czas może. Tak? Ile tych mórz żeśmy dzisiaj wymienili. On ma prawo nam powiedzieć. No ja po prostu mam tak. Ja jestem dobrym człowiekiem i mnie przejmują głodne afrykańskie dzieci, które chociaż na ekranie swojego smartfonu będą mogły zobaczyć, jak wygląda szynka. Moją twarz. Tak. Jeżeli taką retorykę uprawiamy, to najwyraźniej ten pan albo ma źle w głowie, że my w to uwierzymy, albo po prostu jest w jakiś sposób sterowany, bo żaden inteligentny człowiek raczej nie powinien uwierzyć w tego rodzaju bajki. A co tam będzie zainstalowane, trudno powiedzieć. Wiesz, Bill Gates, oprócz tego, że planuje szczepionki, chipy i tak dalej, kontrolę ludzkości,
pomiar biometryczny i tym podobne rzeczy, to jeszcze oprócz tego zaplanował, że nam zasłoni niebo. I to niebo jest zasłaniane. Cóż takiego jest na niebie, że oni nie chcą nas wypuścić poza pewną strefę? Pomijam już oczywiste chemitrails, no ale rozpylanie sztucznych chmur przez Billa Gatesa, które nie wiem, czy dwa miesiące, trzy miesiące temu żeśmy komentowali, też na to wskazują. Do tego dokłada się jeszcze ponad 70 tysięcy jakichś śmieci kosmicznych, które będą krążyć nad naszymi głowami i nie wiadomo, co one będą robić. A jeżeli będą nas lokalizować na przykład, bo będziemy mieli chipy, bo część ludności już zadeklarowała, że bardzo chętnie się zaszczepi, prawdopodobnie bez wiedzy, że zostaną również zaczipowani. A być może znaleźli również sposób na czipowanie bez szczepionki, na przykład za pomocą wymazów, które teoretycznie powinny pochodzić z policzka, bo jak się bierze wymaz do... I to możecie Państwo obejrzeć na reklamach, które zresztą przed naszymi programami także były wyświetlane z jakichś dziwnych powodów. Ciekawe, nie? Jakaś tam pani, która jest Hiszpanką, a dowiedziała się, że nie jest Hiszpanką, tylko że jest Murzynką częściowo, bo wsadziła sobie patyczek, wysłała do USA i w USA odesłali jej po 2 tygodniach badanie, że ma krew Indian, Eskimosów i w ogóle jest potomkiem wszystkich w ogóle narodów i w ogóle Adam i Ewa, nie? Z tego wyszło. Zabawna reklama, nie mająca w ogóle żadnego poparcia w genetyce, bo rozmawiałem akurat z genetykiem na ten temat i sprawa przedstawia się troszeczkę inaczej, ale to nie jest czas i miejsce, żeby roztrząsać tą wiadomość akurat. Natomiast jeżeli w tej reklamie wystarczy wymaz do badania DNA z policzka drobnym patyczkiem, to czemu pchają nam jakieś kije do nosa? No, czy w tym jest jakiś inny cel? Mamy zasłaniać maskę, żeby nie wydostawał się wirus przez tą zasłonkę, tak? To nie wystarczy dać im tą maskę albo kawałek śliny? Nie, oni muszą nam wpychać, kurde, jakiś menhir do nosa, żeby coś sprawić. Co oni tym robią w ogóle? Przecież to w ogóle jest przekroczenie bariery ciała. To nie powinniśmy się na to zgodzić, bo nietykalność cielesną mamy zagwarantowaną w Konstytucji. I absolutnie możemy powoływać się na ten zapis, bo to jest przekroczenie bariery ciała. I nie wiadomo, czy tam jeszcze czegoś nie uszkadza, bo jest to niewidoczne. Na policzku od środka możemy lustereczkiem dentystycznym sprawdzić, czy się zadrapaliśmy, czy nie, a tutaj wsadzę lusterko do nosa. Czym? Oczodołem, przez ucho? Jest jakiś kontakt? No, to jest skandal, to co się dzieje. Być może jest możliwość zamontowania tym, jak to nazwać, penetratorem, czegoś, o czym nie mamy pojęcia. Wiesz, możliwości jest dużo, ale teraz zobacz. Mamy tutaj, załóżmy, tego Big Brothera, tego słynnego, oraz 3 postaci, które w dziwny sposób robią przeogromną karierę, dysponują przeogromnymi kwotami i mają bardzo duży wpływ na ludzi na różnych poziomach. Ale cecha wspólna, że wszyscy mogą albo chcą zbierać dane i dostać się do naszych myśli, do informacji i o danych osobowych. Bo każdy z nich na jednym poziomie, wiemy doskonale, tak jak powiedziałeś, że funkcjonujące programy oprogramowania poprzez internet łączą się w dowolny sposób. Nie mamy zielonego pojęcia, co zbierają. Nawet ten Chrome, czy cokolwiek, te wszystkie córki Microsoftu, cały czas te siosteczka cookies, to wiemy o tym, że te dane są zbierane. Facebook, no nie ma lepszego narzędzia. No nie ludzie ma. Po prostu już dostają, już nie powiem czego. Ekshibicjonizm na Facebooku przekracza jest wszystkie granice. Zbyt śmiały. No, tak? I teraz tutaj mamy tego naszego, jak to się mówi, Eltona Johna Muska, prawda, który w głowach chce nam jakieś chipy, żebyśmy muzykę sobie słuchali. O, następny element, dobrze, że przypomniałeś. Tak? Tutaj znowu jakieś satelity, żona, która oddaje duszę, no to jest idol naprawdę nie z tej ziemi. Myślę, że żona, która sprzedaje swoją duszę, nie oddaje, tylko wystawiła na sprzedaż, myślę, że ma wymiar bardziej symboliczny, ponieważ musielibyśmy, żeby móc spiąć te
te trzy, a właściwie cztery, jeśli dodamy żonę Muska do tego, do tej kolejki, informacje, to musielibyśmy wrócić do cenzurowanej, co prawda, mitologii szatana, który już tak daleko chcesz polecieć? Myślę, że tak. Bo...